Cześć, jestem Legoshi, smutny wilk. Jestem smutny, bo nie wiem, czy chcę liznąć, czy wylizać tego króliczka. No i ktoś zamordował mojego kumpla, ale głównie przez króliczka. Jestem Haru, króliczka. Kiedy nie czuję wstydu z mojego życia seksualnego ani obaw przed obiadem z kolegami w roli głównego dania, próbuję sprawić, aby ten głupi wilk zadbał o mój kwiat lotosu. A ja jestem Luis, bogaty gnój z syndromem diwy i kompleksami. Zamierzam pokazać światu, że nie jestem byle jeleniem i zostanę kolejnym Beastarem. Scusi? Beastar, nie gangster. Ah, mi despiaci. Gangster brzmi głupio. Pa! Hej, Luis, zamordowano naszego kolegę. Zastanawiałem się, czy... Legoshi! Senpai cię obserwuje. Twoją siłę, wielkość, te drapieżne pazury i ostre kły. Pewnie chciałby się we mnie wbić, prawda? Ty duży, sprośny psie! Czy chcesz, żebym cię ugryzł, albo... Legoshi, wiesz, co to znaczy aktywny pasyw? Ukryję się tutaj, na dachu. Z dala od... Gdzie jest mój pasek? Hej, Legoshi, wiesz, co to posłuszny aktyw? To wilk i zając, suko. No dobra, słuchajcie, wiem, że doszło do makabrycznej tragedii i straciliście bliskiego przyjaciela, rozszarpanego niczym przy ataku niedźwiedzia. Ale zbliża się premiera, więc spiąć dupy! Uważam takie porównanie za obraźliwe. Dobrze, misiu pysiu? Kurwa. Mać! O nie, Luis złamał nogę! Polizane! W sensie, dziabnąłbym tą dużą, soczystą rolę w sztuce! Bill, stul pysk! Więc, o czym jest ta sztuka? Ja myślę, że o seksizmie. Myślałem, że raczej o rasizmie. A może jest o homofobii? Da, wojnie klas. Hej, Legoshi, co sądzisz? Nie wiem. Może chodzi o te wszystkie rzeczy? Wiecie, może jest o tym, jak świat ocenia cię poprzez twoją rasę albo płeć i przypina łatkę. I że inni nie powinni decydować, kim jesteśmy. Tylko my możemy to określić, wiesz? Ta, w sumie to nie słuchałem. Króliczej polewki? I zawieszono mnie w prawach ucznia. Rany, Legoshi, kiepska sprawa. Ale nie martw się, pewnie uda się to jakoś naprawić. Kurczę, Jack, chciałbym być takim optymistą jak ty. Och, uwierz mi, trudno być optymistą. Mam warstwy. No wiesz, jak cebula. Masz! Twoja egzystencjonalnie kłopotliwa kanapka z jajkiem. Uwielbiam zawartość ciał innych istot. Ej! Przestań ruchać nam facetów! Nie wybierajcie frajerów. Co? Uszy się myje, a nie wietrzy. Nie udawaj, że wasz chujowy gust do facetów to mój problem. Czy ty nie masz wstydu? A ty nie masz standardów? Powiedział królik z cipskiem jak publiczne zoo! Powiedziała kurwa używająca czarnego futra do ukrywania siniaków od swojego gównianego chłopaka! W sumie to ja trochę przegięłam pałę, zakładając, że jak... O kurwa! Ha, jesteś jak stand. O, wilczy apetyt? Ha? Moja nazwa. Czy to zbyt dosadnie? Jesteś prawiczkiem? Strzał w dychę. Hej, Legoshi, idziemy na czarny rynek. Wpadasz? O, że co? A no wiesz, miejsce, gdzie drapieżniki mogą sobie jeść mięso. Czekaj, więc jest miejsce, w którym dosłownie okalecza się, morduje i zjada inne istoty? A my to tak po prostu ignorujemy? To jest koszmar filozofów. Spoko, co złego może stać się w tak... Doberek. Dobry. Nazywam się Gowin. Legoshi. Jesteś prawiczkiem? Dobra, młody, weź magazyn, walnij gruchę i zadzwoń z rana. O, wybacz, wolisz je ojca? Przestań dawać mi porno! To lekarstwo! Cześć, jestem Juno, nowa uczennica. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Hej, kolejny wilk w kółku teatralnym. Miło cię poznać, Juno. Ty możesz mówić na mnie Lina. Co? Czemu? Bo chcę, żebyś się na mnie spuszczał. A w sumie tego nie łapię. Słuchaj no, mokra bandytko! Łapy precz od Legosiego! Nawet nie jesteś jego laską. Prawda, ja rucham jego laskę. Tak? To może ja wyrucham jego chłoptasia? Muszę iść. Pizda! No nie wiem. To takie dziwne.
Zamordowano ucznia z naszej klasy, a mordercą musi być jeden z nas. I nikt nie przykłada do tego wielkiej wagi, ale... Jesteśmy parą? A chcesz tego? Tak! Jezu Chryste, jak można tego nie widzieć? Tak! Chcę z tobą być, ty durny, pierdolony, słodki psiaku! Dobra, okej, jesteśmy parą. Dobrze, przestanę pieprzyć się z Luisem. Sphelus lupus! Z Luis karolowałeś moją dziewczynę? O czym ty kurwa pieprzysz? Alicja w Krainie Czarów! Królicza Norka! Jak chcesz używać odniesień jako metafor, to muszą być ciut jaśniejsze. Inaczej tracisz czas na ich tłumaczenie, kiedy powinieneś raczej ratować swoją laskę porwaną przez lwią mafię! O kurwa! Muszę zadzwonić po lekarza! Więc, jak tam porno? Możemy się skupić na ocaleniu mojej dziewczyny z prawdziwej jaskini lwa. Czy to nazwa twojej sekstaśmy? No dobra, Śnieżka, ściągaj fatałaszki. Bez obaw, chcę cię tylko zjeść. Nie zamierzam cię z Luis karolować. Co? Alicja w Krainie Czarów, Królicza Norka? Ach, jak chcesz używać odniesień jako metafor, to muszą być ciut jaśniejsze. Inaczej tracisz czas na ich tłumaczenie. No dobra, pozwól mi więc to uprościć. Jagomsi? Jak ty tu? Ja i pandariański pornografista pierdolnęliśmy pizdy poniżej, by ci się przypodobać. Czekaj, czyli uliczna panda i licealista właśnie rozpierdolili mój syndykat? Ale opierdoliliście gałę. Rany, będę musiał dokonać poważnej rekonstrukcji. Zamknij! Ale się napaliłam. Amru, wiele zaszło. Kolegę zamordowano. Zostałaś porwana. Prawie zabiłem ojca chrzestnego. I przez cały ten czas musiałem zaprzeczać tej wewnętrznej żądzy, która chce cię pożreć. Ale chcę, żebyś wiedziała, że zależy mi na tobie i zrobię wszystko, żeby cię nigdy nie skrzywdzić. Lemgomsi, będziesz moim wilkiem w owczym kondomie? Możesz przestać? Tak. Myślisz, że Luis jest bezpieczny? Da se radę. Mów mi, Jadis, skurwysynie. Lew, czarownica i stara szafa, zabiła Aslana. Jak chcesz używać odniesień jako metafor, to